Po w miarę jeszcze ciepłym piątku, sobotni poranek przywita nas zdecydowanie inną, zwiastującą już sezon zimowy pogodą, ponieważ ostatnie dwa dni meteorologicznej jesieni przyniosą pierwsze powiewy zimy. Mówię ostatnie dni meteorologicznej jesieni, gdyż meteorolodzy inaczej dzielą pory roku, mianowicie grudzień, styczeń i luty, całe to jest dopiero zima. Od zachodu przemieszcza się w tej chwili zatoka z frontem atmosferycznym, za którym postępuje zdecydowane ochłodzenie. W sobotę rano termometry wskażą nawet lekko poniżej zera, a temperatura odczuwalna będzie na poziomie minus 5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w tym morskim powietrzu, arktycznym morskim, przybywać będzie rozpogodzeń, lecz temperatura maksymalna nie przekroczy 2-3 stopni Celsjusza. Podobnie też będzie w niedzielę. Temperatura odczuwalna cały czas o kilka stopni niższa, a to za sprawą wysokiej wilgotności względnej powietrza oraz wiejącego z zachodu i północnego zachodu wiatru, który w porywach może przekraczać nawet 30 km na godzinę. W nocy z soboty na niedzielę możliwe opady deszczu ze śniegiem, nawet może być opad śniegu, co przy ograniczonej przez zamglenia miejscami nawet mgłę widzialności stanowić będzie poważne utrudnienie nie tylko dla kierowców. Ciśnienie aktualnie jest niskie, w piątek barometry wskazywały niespełna 1000 hektopaskali, mówię oczywiście o ciśnieniu dla poziomu morza. Zaczyna to ciśnienie wzrastać jednak i w niedzielę osiągnie prawie 1025 hektopaskali. W niedzielę zmieni się także kierunek wiatru na wschodni, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie mglista, chłodna i chyba śnieżna. Reasumując, weekend chłodny z przyjaśnieniami w ciągu dnia i możliwymi opadami deszczu, ze śniegiem, śniegu w nocy, z temperaturą odczuwalną wręcz zniechęcającą do założenia ciepłych ubrań, trzeba się po prostu będzie już rzeczywiście ubierać na zimowo. W imieniu własnym oraz pracowników Planetarium Śląskiego w Chorzowie życzę Państwu miłego odpoczynku i spokojnego, radosnego weekendu.